Identyfikator podmiotu SCP-3199. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie instancje SCP-3199 należy przechowywać w ośrodku 114, w komorze przechowawczej dla humanoidów klasy Kiter, której ściany muszą być pokryte około 2-centymetrową kwasoodporną stalą. Między tą komorą a zabezpieczeniem drugorzędnym musi być odstęp co najmniej 2 metrów. Zabezpieczenie drugorzędne polega na zawieszeniu wszystkich żywych instancji SCP-3199 w solidnym bloku gęstej, przeźroczystej substancji, aktualnie przeźroczysta żywica akrylowa. Blok ten musi znajdować się na wysokości co najmniej 3 metrów, a bezpośrednio przed zabezpieczeniem drugorzędnym musi być usytuowany uzbrojony członek personelu ochronnego przez cały czas. 8-znakowy kod dostępu może zostać udzielony przez dyrektora ośrodka w celu umożliwienia dostępu do wstępnej przechowalni i obserwacji wyglądu i zachowań SCP-3199. Mimo to, sprzęt CCTV wciąż jest zainstalowany w rogu każdej komory, by umożliwić zdalną obserwację. Zabezpieczenie drugorzędne ma być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Wszelkie oznaki agresji muszą być odnotowane i zgłoszone aktualnemu dyrektorowi ośrodka 114 tak szybko jak to możliwe. Procedura tymczasowego odzyskania jest zapisana w dodatku 3199-03. Eksperymenty z użyciem zwykłych instancji SCP-3199 są zabronione bez zgody co najmniej 2 członków personelu z 4 lub większym poziomem upoważnienia. Opis. SCP-3199 to gatunek świadomych humanoidów o aktualnie nieznanym pochodzeniu biologicznym. Mimo tego, próbki tkanek wykazują genetyczne podobieństwa do kury i szympansa. Instancje SCP-3199 są pozbawione owłosienia, pokryte cienką warstwą albuminy i posiadają wyprostowanie około 2,9 metra. Waga waha się przy 780 kg u dorosłych instancji i 360 u piskląt. Szyje SCP-3199 zdają się być przemieszczone i zdolne do obracania się o 340 stopni, prawdopodobnie ze względu na naturę cyklu reprodukcyjnego SCP-3199. SCP-3199 są oportunistycznymi łowcami, czyhającymi na żywe istoty w obrębie aktualnie znanego zasięgu. Aktualizacja. W obrębie 0,6 km od piskląt, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzałego. Średnia prędkość instancji rejestrowana jest na 25 km na godzinę. Przy kontakcie ze zwierzęcym lub ludzkim obiektem SCP-3199 podejmie próbę, degradując organy wewnętrzne i kości do formy płynu. Zwłoki są następnie transportowane do piskląt i wykorzystywane jako forma pożywienia. Zaobserwowano, jak instancje SCP-3199 produkują dużych rozmiarów jajka o bladobiałym kolorze i gumowatym wyglądzie. Jaja te przechodzą pierw przez żołądek obiektu, przełyk i ostatecznie jamę ucną, wychodząc wraz z lepką czerwoną substancją, początkowo uważaną za formę łożyska. Badania chemiczne ujawiły jednak, że jest ono silnie korozyjnym materiałem. SCP-3199 wykazują silne cierpienie podczas tego procesu, emitują dźwięki opisywane przez personel jako nie tak bardzo różniące się od krzyku. Prawdopodobnie przez biologiczny instynkt zapobiegawczy wyginięciu, SCP-3199 nieustannie produkuje nowe jajko w przypadku pustej przestrzeni. Ta anomalna właściwość nie posiada zbadanego limitu i może prowadzić do scenariusza transmutacji gatunkowej klasy LK. Sama terminacja SCP-3199 może zostać wykonana z relatywną łatwością. Jednakże fakt, że każda instancja posiada niezależnie od wieku jedno jajko w żołądku, skutkujące przyciemstwem jednego osobnika przez cały czas, czyni je niemożliwymi, aktualizacja, trudnymi do zabicia. Próbki jaj wykazały niezwykłą odporność na obrażenia, pozostając widocznie naruszone po ekstremalnej tempej sile uderzeniowej, wysokim nacisku przekraczającym 180 000 PSI,
wysoce precyzyjnych ostrzach, ząbkowanych i nieząbkowanych, długim okresie wystawienia na kwas. Bezpośrednie użycie materiałów wybuchowych zostało zaproponowane, lecz nigdy nie przetestowane. Wystawienie na wysokie temperatury skutkuje przyspieszeniem procesu wylęgu, przez co detonacja została porzucona ze względu na ryzyko wywołania przełamania zabezpieczeń. Zobacz dodatek 319904. SCP-3199 przekaz sfigowany na Kiter dnia 6 października 2017 roku po serii incydentów z przełamaniem zabezpieczeń. Pierwotna metoda przechowania SCP-3199 z wykorzystaniem wody została zastąpiona aktualnym użyciem roztworu żywicy. Dodatek 319901. Dnia 2017 roku O5 wydał następujące postępowanie odnośnie SCP-3199. Wszystkie eksperymenty z próbkami jaj SCP-3199 są kategorycznie zabronione do odwołania. Jako iż okresy wylęgowe są zbyt nieprzewidywalne do dalszych badań, a prawdopodobieństwo doprowadzenia do przełamania zabezpieczeń nieustannie wzrasta, Rada O5 podjęła wspólną decyzję o zapobieżeniu problemu u ich źródła i zatrzymaniu badań do czasu uzyskania nowych informacji. Dziękujemy za współpracę. SCP-3199 odkryto w Irlandia po zgłoszeniu o niezidentyfikowanej, łysej istocie z lasów, płaczącej niczym Banshee. Zgłoszenie skutkowało wysłaniem na miejsce mobilnej formacji operacyjnej Omega-16 Omlet. Dwoje członków personelu stracono w akcji. Po znalezieniu ich wewnętrzne organy i szczęki były prawie całkowicie rozpuszczone. Podczas transportu SCP-3199 wydał na świat kolejne dwie instancje, co skutkowało kolejnymi 6 zgonami wśród personelu. Aktualnie nie wiadomo, jak powstała pierwotna instancja SCP-3199. Dokładniejsze zbadanie pierwotnego miejsca pozyskania oczekuje na potwierdzenie. Zobacz dodatek 319902. Dodatek 319902. Dnia 2017 roku dokonano dokładniejszego przeszukania pierwotnego miejsca odnalezienia SCP-3199 w celu odnalezienia informacji o jego pochodzeniu. Lokalni mieszkańcy twierdzili, że badana rezydencja została założona w lesie przed kilkoma laty. Zespół polowy D-029 pozyskał kilka ważnych przedmiotów, w tym jedna torba różnych nitek i igieł o różnych kolorach i rozmiarach, w przybliżeniu 16 kurzych tuszy, w oparciu na zebranych połówkach i ćwiartkach, z precyzyjnymi nacięciami na podbrzuszu, szyi i udach. 6 z tuszy było nadgryzionych ludzkimi zębami w przypuszczalnie przypadkowych miejscach. Kilka pojemników, wliczając w to butelki po wodzie i plastikowe pojemniczki z niezidentyfikowaną wodnistą pastą. Pasta jest w kolorze ciemnego brązu i przy kontakcie z tlenem twardnieje i staje się lepka. Substancja oczekuje chemicznej analizy. Zeszyt formatu A5 marki ciężko podrapany ludzkimi paznokciami. Słowo "otwórz kiedy będziemy czyści" widnieje napisane na przodzie. 2 kurze pióra. Sam zeszyt składa się z 24 kartek standardowego papieru w linie zapisanego nieanomalnym czarnym atramentem. 19 z tych stron składa się z różnych wzorów prostopadłościanów i prostych, wyglądających na dziecięce ilustracje przypominające SCP-3199. Na pozostałych 5 stronach widnieje dziennik nieznanej osoby zapisany dużymi literami. Większość zapisków okazała się kompletnie czytelna. Jednakże jeden z zapisków datowany na czerwiec 1973 roku zapisany był szczególnie starannie jak na standardy reszty. Jeśli to czytasz, jesteś szczęściarzem. Dzieli nas nawet nie 1 milionowa godzina od zabawy i wspaniałej wszechstronności. Fragment nieczytelny. Ludzkiego DNA da początek nowej erze. Silniejsze ucho. Takie, w której... Fragment nieczytelny. I jedzenie i woda będą niczym więcej niż częścią przeszłości, gdy zrobimy więcej i więcej dla lepszej przyszłości. Fragment nieczytelny. Naprawdę nie mam za wiele czasu. To powód, dla którego tak się złoszczę. Mam tyle czasu, ile potrzebujesz. Czas będzie trwał i trwał, a śmierć będzie życiem.
Nowe życie, zmiany życia i pierwszeństwo uśmiechu świeżości. Nowe życie będzie od teraz częścią życia. Ostatnia strona składa się na kilka plam atramentowych, 13 przykładów napisów życie w różnych rozmiarach i dwa przypadki słów czy tego nie chcesz? Dodatek 31903. Protokół 3422B. Gotowanie. Odnośnie wznowienia zabezpieczenia SCP-3199. Następująca procedura ma zostać przeprowadzona w przypadku przełamania zabezpieczeń. Aktualnie znajdujący się w ośrodku personel poziomu pierwszego lub wyżej musi postępować zgodnie z standardową procedurą zamknięcia i ma natychmiast przenieść się do ośrodka 113 aż do odwołania rozkazu. Ośrodek 114 należy wypełnić wodą destylowaną wraz ze środkami uspokajającymi klasy A. Zespół polowy Tango 306A zostanie zaalarmowany, przetransportowany i poinstruowany do odzyskania wszystkich próbek jaj SCP-3199. Wszelkie żywe SCP-3199 zostaną uśmiercone na miejscu, a pozostałe po nich jaja zebrane. Wszelkie próbki jaj mają zostać przetransportowane do zewnętrznego pomieszczenia przechowawczego. Ośrodek 114 zostanie wysuszony, a personel sprzątający wysłany do dokładniejszego oczyszczenia terenu. Personel usiłujący uzyskać dostęp do ośrodka 114 przed tym procesem zostanie zatrzymany i odpowiednio potraktowany. Notatka. Niektórzy pracownicy wyrazili sceptyczność co do potrzeby aktualnego protokołu wznowienia zabezpieczenia. Aby to wyjaśnić, mamy kilka powodów do podejrzeń, że znużenie w wodzie jest sposobem na ograniczenie anormalnych właściwości produkcyjnych SCP-3199. Wydaje się, że wchodzą one w stan obojętny w obecności cieczy o dowolnej gęstości i klarowności. Istnieją dwie teorie odnośnie tego zjawiska. Pierwsza, SCP-3199 muszą skupiać wszystkie swoje instynkty przetrwania na nieutonięciu, możliwe jest, że znaliśmy lukę w ich własnej naturze. SCP-3199 odbiera ciecz wokół siebie jako pełną przestrzeń i w rezultacie tego nie produkuje jaj, kiedy jest zanurzony. Druga teoria wymagałaby większego zużycia wody, gdyż wymaga ona, by SCP-3199 był w pełni zanurzony. Mamy teraz nadzieję, że mówiąc, że przynosi to co najmniej ulgę w metodzie zabezpieczenia, mówię w imieniu całego ośrodka 114. Dr. Watt, 6 grudnia 2017 roku. Log wideo. Przesłuchanie 3199-01. Przesłuchujący dr Ewik. Przesłuchiwany kapral Duncan. Prowadzący kapitan mobilnej formacji operacyjnej Omega 19, wysłany jako jeden z pierwszych do przechwycenia i zabezpieczenia SCP-3199 podczas pierwotnego odkrycia. Przedmowa. Przesłuchiwany przeszedł poszerzoną terapię psychiatryczną przed przesłuchaniem i został uznany za niewinnego śmierci szeregowego McLeoda i starszego szeregowego Langleya. Dodał też, że nie przedsięwziął żadnych niezbędnych środków ostrożności. Początek logu. Usiądź, tak? Proszę, jeśli chcesz. Robota była całkiem prosta. Żadnych dźwiękowych lub wizualnych zagrożeń, o których doktorowie z ośrodka 114 by wiedzieli. Odwalili kawał dobrej roboty podczas zamiatania obszaru na czysto. Ale nigdy nie jest tak łatwo. Czyż nie, madam? Wylądowaliśmy koło 21. Mnie i chłopakom powiedziano, że się tego nie złapiemy. Warto byłoby sygnąć fotkę lub dwie, więc zajdę na najlepszy sprzęt noktowizyjny. Wiem, że pani ma zdjęcia. Wiem, że coś masz! Nie masz obowiązku oglądania zapisów. Nie, ja... Ja wiem. To po prostu był dla mnie mały wstrząs. Proszę, kontynuuj. Znaleźliśmy coś po godzinie. Jakby szopa, ale bez blach i drewna. Wyglądało bardziej jak ogromny kurnik, ale nie sądzę, żeby ten stwór ją zbudował. Raczej tylko się w niej zadomowił. I przypuszczam, że ty... Wybiłem tam od razu? Pewnie! To była pójna zmiana. Chciałem to mieć już za sobą. Chciałbym móc powiedzieć, czemu tak zrobiłem, ale nie jestem w stanie zmusić się do żadnych wymówek.
Naprawdę. Naprawdę to zjebałem, madam. Przepraszam za francuski. Jest to całkowicie stosowne, biorąc pod uwagę całokształt. Jednakże muszę poprosić o dalsze opisanie przedsięwziętych procedur. Jasne, jasne. Więc... miały są dwóch ludzi na tyłach. Szeregowy MacLeod i starszy szeregowy Langley nalegali, byśmy byli tymi, co pierwsi zaatakują. Byli świeżo po treningu. Dzieciaki. Powinienby do tego przywiknąć, ale... nigdy nie widziałem, żeby uśmiech zniknął tak szybko. To skąd wiedziało, że tam jesteśmy? Rzuciło się na szeregowego MacLeoda i jego pieprzone zęby prosto z głowy. Mam ten obraz przed oczami za każdym razem, kiedy mrugam, madam. Takie rzeczy się ciebie trzymają. Mogę cię zapewnić, że fundacja zapewni udogodnienia finansowe rodzinom straconych ludzi. Czy możesz opisać drugi wypadek? Duncan, bardzo cię proszę o kontynuowanie. Im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy w stanie temu zapobiec w przyszłości. Ledwo zdążyliśmy zareagować, ale to coś ciągnęło go już po korytarzu po prawej. Myślę, że uderzyła we mnie adrenalina, bo zdążyłem wyszyć tyle pocisków, że oderwałoby mu kawałek klatki piersiowej, kiedy ten szpetny łeb pojawił się za rogiem. Widziałem... zobaczyłem ten pieprzony księżyc w Nowiu. Sam środek tarczy. Wydało z siebie najgorszy krzyk, jaki można było usłyszeć. Mam w domu piękne małe dziecko, pani doktor. Wie pani? Niepotrzebne szczegóły prywatne nie są wliczone do procedury, kapralu. Czy mógłbyś... Mam pięknego małego chłopca, który lubi trochę powariować, kiedy nie może spać. I wiesz co? Zawsze wtedy myślę o tym wrzasku. Widzę to w mojej głowie. Myślę o tym, co zrobiło. A jego tatuś patrzy na niego spojrzeniem, jakby chciał mu urwać głowę o ścianę! To byli dobrzy ludzie. Bardzo panią proszę. Zabij to coś. Jeśli nie dla kogoś innego, to dla mnie. Koniec logu. Notatka. Z całego serca życzę powrotu do zdrowia rodzinom tych, którzy zginęli podczas pozyskania SCP-3199. Dodatkowo osobiście zalecam, aby kapral Duncan otrzymał preparat amnezyjny klasy B tak szybko jak to możliwe. Żadnych wymówek. Dr. E. Ewing, dyrektorka ośrodka 114. Dodatek 319904. Log eksperymentów. Eksperyment 3199A. Wystawienie na intensywne temperatury. Podmiot: jedna próbka jajka od SCP-3199. Metoda: podmiot przeniesiony do zabezpieczonej celi. Wewnętrzna temperatura stopniowo zwiększana o 7 stopni Celsjusza na minutę. Rezultaty: po około 9 minutach z jajka nagle wyległo się pojedyncze piskle. Obecny personel szybko zareagował w celu zabezpieczenia nowo powstałej instancji. Jednakże wysokie warunki termalne wpłynęły na fizyczny rozwój instancji, powodując jej dorośnięcie w ciągu 40 sekund. W rezultacie piskle, aktualnie dorosły osobnik, wyprodukowało kolejne dwie instancje SCP-3199. Odpowiedź ochrony była szybka i wszystkie trzy instancje zostały zatrzymane. Wszelkie dalsze testy termiczne z użyciem jaj SCP-3199 zawieszone do odwołania. Eksperyment 3199B. Kąpiel w ciekłym azocie. Podmiot: jedna próbka jajka od SCP-3199. Metoda: podmiot całkowicie zanurzony w ciekłym azocie. Ochrona pozostała na posterunku, by zapobiec kolejnemu wypadkowi. Po około 45 minutach jajko SCP-3199 osiągnęło temperaturę minus 190 stopni Celsjusza. Po 2 godzinach jajko zostało usunięte i umieszczone pod wysokim naciskiem. Rezultaty. Prasa hydrauliczna pracowała na nacisku około 9000 PSI. Pęknięcia pojawiły się po około 30 minutach od rozpoczęcia, zaraz przed pęknięciem jajka. Odłamki zostały zebrane i ponownie poddane prasie hydraulicznej. Nie wykryto żadnych śladów albuminy lub żółtka. Spalenie tych pozostałości okazało się skuteczne w doszczętnym zniszczeniu jaja. Słowo dodatkowe. Tak jak dr Ewig elokwentnie stwierdziła wcześniej, nie pozwólmy, by małe zwycięstwa przesłoniły nam cały obraz.
mimo iż możemy cieszyć się z odkrycia, wciąż nie dostarczyło nam ono niczego o samej istocie. Dr. Watt. Eksperyment 3199C. Chemiczna analiza skorupy. Podmiot. 10 gramów drobno sprasowanej skorupy zebranej z jaja SCP-3199. Rezultaty. Szczegółowe badania chemiczne ujawniły ślady masy perłowej, szkliwa i obecnie nieznanej substancji związku węgla. Analiza mikroskopowa sugeruje, że sama skorupa składa się z ciasno ułożonych, uporządkowanych kryształów. Praktyczne wykorzystanie tego materiału jest obecnie rozważane.